jeszcze niedawno nie byliśmy pewni, czy rzeczywiście wdzieje nowe barwy, ale już jest w składzie meczowym i za moment zobaczymy go w grze. Dziś w Los Angeles mamy piękną pogodę, więc kibice pojawili się na stadionie Dignity Health Sports Park w dobrych nastrojach. Oby tylko humorów nie zepsuli im piłkarze. Witam Państwa, Tomasz Smokowski, a ze mną mecz komentować będzie Jacek Laskowski. Będziemy mieli okazję zobaczyć, jak prezentują się zespoły w trakcie przygotowań do sezonu. Pierwszy grupowy mecz turnieju przedsezonowego przed nami. Liverpool zmierzy się z Fiorentiną. Pierwsze spotkanie po przerwie, więc trzeba ten mecz potraktować bardziej jak rozbieganie i element treningu niż walkę o wynik. No ale zawsze jest paru graczy, którzy zechcą się wyróżnić przed sezonem. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Niedokładne teraz podanie. Spójrzmy teraz. Dzisiejszy skład Liverpoolu. Alisson Becker między słupkami. W formacji obronnej Andy Robertson wystąpi razem z Trentem Alexander-Arnoldem na bokach. Dalej Heung-min Son oraz Mohamed Salah zagrają na bokach pomocy. W ataku zobaczymy Kyliana Mbappé. Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Zapowiada się niesamowicie ekscytujący sezon, ponieważ tą zmianą na stanowisku menadżerskim odważnie obwieszczają mistrzowskie aspiracje. Ciekawe, czy wystąpi efekt nowej miotły. Celują wysoko, a czasu na wdrożenie zmian jest niewiele. Zarówno menedżer, jak i zespół muszą... Salah! I gol! Mo Salah nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Jest oto pierwsze trafienie w tym meczu. Widzimy w powtórce, że świetna była to wrzutka, a Mo Salah zdołał umieścić piłkę w bramce pomimo przeszkadzającego mu rywala. No to mamy 1-0. Mbappé. Milenkovic. Artur Melo. Piłka trafia do graczy Liverpoolu. Ależ teraz będzie okazja! Ależ to była okazja! Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol. W pole karne, głęboko teraz. Son teraz z piłką. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Mbappé, będzie groźnie. Słupek! Gdyby nie bramkarz, piłka wylądowałaby w siatce. Martinez, kwarta. I teraz Fiorentina na połowie rywali. Co zrobią? Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Piłka oddana rywalom. Manchester City zwykle kupuje tych, których chce, a na niego od dawna mieli chrapkę. Ciekawe, jak odnajdzie się w nowej ekipie. Na pewno wszyscy tu na niego liczą. Pytanie, czy szybko zaadaptuje się do taktyki. Jest więc decyzja o zmianie. Zobaczymy, jak wpłynie to na obraz gry. Mistrzowski teraz odbiór we własnym polu karnym.
Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Nicolas Gonzalez. Artur Melo. Lopez. Artur. Skuteczny odbiór, choć był ryzykowny. Do Bonaventury. Virgil van Dijk zablokował ten strzał. Kylian Mbappé stale przy piłce. Może być nie do zatrzymania. Mbappé, może być niebezpiecznie. Bramka! Bramka w debiucie w nowym zespole! To się nazywa dobre wejście w drużynę. Widać tutaj jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Po tym podaniu wszyscy wiedzieli, jak to się skończy. Doskonała robota. Przesuwają się z piłką w strefie ofensywnej. Mogą zagrozić bramce rywala. Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Nie ma to jak uprzykrzyć życie rywalowi odbiorem blisko bramki. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. Mbappé. I po akcji strata. Artur. Nadal prowadzi piłkę. Nie rezygnuje z tego ataku. Mbappé, popatrzmy, jest szansa na kontrę, ale może teraz, będzie szansa, jest, jest bramka, ależ wejście smoka, to już druga bramka w debiucie. Teraz na ekranach powtórka tej bramki, kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Popatrzmy na ten strzał, od razu było widać, że piłka wyląduje w bramce. Ręce same składają się do oklasku. Artur. Do końca, zostało już tylko 5 minut. Endo. Uwaga, wychodzi sam na sam. Co tu się dzisiaj dzieje? Niewiarygodne! Właśnie dorzuca trzecią bramkę w debiucie! I jest powtórka. Kolejny raz umieszcza piłkę w siatce. Robi to dziś z ogromną łatwością. W pełni zasłużony hat-trick, który udowadnia swoją wyśmienitą dyspozycję strzelecką. Aż miło patrzy. I kończy się to spotkanie. Dzisiejszy mecz wygrywa Liverpool. W dzisiejszym meczu drużyna udowodniła swoją wyższość. Po prostu wyglądała dużo lepiej w ofensywie. Cóż, pewne i zasłużone zwycięstwo.